Cześć, witam się tutaj Julice i witam Was w kolejnym odcinku Raz Koni, w którym zajmiemy się kucem fel, po prostu kucem fel. I oczywiście pokażę Wam moje kuce fel, wszystkie są z firmy Schleicher, jakby co. Tutaj mamy klacz Sabrina. Firmeczka. Firmeczka Oxera i Piera Kacpra. Tak, wiem, że to imię Kacpra jest dosyć takie śmieszne, ale zawsze chciałam nadać się któremuś z moich koni śmieszne imię, także. I może być trochę gorsza jakość, ponieważ nagrywam to telefonem, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Kucfel, ten zjawiskowy, choć niewielki konik, pochodzi z Wielkiej Brytanii. Spokrewniony jest z kucem Dales, ale jest od niego znacznie zgrabniejszy i lżej zbudowany. Historia. Od ponad 200 lat Kucfel żyje w okolicach Cumberland. Uważa się, że ten niewielki konik wywodzi się już od kuców celtyckich, ale jego obecny kształt wielki wpływ miała nieistniejąca już rasa Galloway. Wystarczy też spojrzeć na dumną postawę wyjątkowo długą grzywę, wródkę i szczotki pęcinowe tego małego, dzielnego konika. By zgadnąć, że w tworzeniu rasy uczestniczyły też konie fryzyjskie. W 1898 roku złożono księgę stanną nowej rasy, a w 1900 roku powstało Stowarzyszenie Fair Pony Society. Od tamtego czasu do rasy nie wprowadza się już żadnej opcji krwi. Wygląd. Fel jest dosyć dużym kucem, mierzy od 137 do 142 cm w kłębie. Jego budowa jest lżejsza niż u większości innych kuców, na przykład jego najbliższego krewniaka kuce Dales. Podstawa dumna, wyprostowana z głową, noszona wysoko. Rośnie mocno wykończone dobrej długości, silne, muskularne. Klatka piersiowa głęboka, szyja długa, grzbiet mocny, zad silny, muskularny. Charakterystyczna, raz jest długa, gęsta grzywa i taki sam ogon, obfita broda i szczotki pęcinowe. Najczęstsze umaszczenie kuca fel to karę, skarę gniadę i gniadę, ale zdobywają się też siwe osobniki. Charakter. Kuc fel to przyjemny temperament i żywiołości konik, wykazuje dużo chęci do pracy. Lubi się uczyć, wykazuje talent do skoku, łagodność i przyjazny charakter czynią go doskonałym konikiem do nauki jazdy, także dla dzieci. Nadaje się też do hipoterapii, użytkowanie. Kiedyś wykorzystywane były to prace rolniczych i transportu ołowów z kopalni na wybrzeże. Obecnie używa się do jego głównie do jazdy wierzchem, głównie w rekreacji, ale też na przykład w dziecięcych zawodach skoków. Bywa też wykorzystywany w zaprzęgach. Okej. Okay. Jeszcze mam, pokażę tutaj zdjęcie. Wow, jest duże, także. Wygląda ono tak. Właśnie tak. Nie ma się z tyłu, ale to wszystko właśnie o tej rasie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Jeżeli właśnie on Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Nie zapomnijcie zostawić miłego komentarza. I oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie znam.
Dziękuję serdecznie.